Zakładam, że wielu z Was kojarzy opowiadanie Charlesa Dickensa z pierwszej połowy XIX wieku, opowiadające o przeżyciu pewnego lichwiarza, Ebenezera Scrooge'a, który pewnej specyficznej nocy wyrusza na krótką, acz szczęśliwą podróż, która kończy się jego iluminacją oraz zmianą podejścia do ludzi. Znane pod tytułem Opowieść Wigilijna lub z angielskiego Christmas Carol, owa opowieść została szybko spopularyzowana i była brana na kanwy różnych filmów oraz dzieł, które utrwaliły się publicznej świadomości. Jednak opowieść wigilijna, poza tym, że jest opowieścią uniwersalną w pewnym sensie, która wyjawia nam wartości, które istnieją w prawie każdej części świata, to jest też w pewnym sensie rodzajem komentarza, który służył jako głos w ogólnej debacie. I tak w momencie, kiedy owa opowieść debiutowała, była w pewnym sensie komentarzem na ówczesne realia kapitalistycznych zachodnich państw, które w pewnym sensie drenowały niższe warstwy społeczne, które bardzo szybko wypalały się fizycznie, pracując w dużych ośrodkach miejskich. Lecz jak wspomniałem, wartości uniwersalne pozostają uniwersalne, a kontekst, w którym zostają osadzone, się zmienia. I też w pewnym sensie nowym podejściem do spojrzenia na opowieść wigilijną Dickensa jest Komornik Feliksa Falka. I tak, biorąc na kanwę swojego filmu schemat z opowieści wigilijnej Dickensa, Falk dość mocno zmodyfikował ogólny schemat występujący w opowieści i postarał się go jak najbardziej urealnić, tylko po to, by pasował do obecnego, też ówczesnego kontekstu, który jednak dość mocno odbiega od realiów XIX-wiecznego zachodniego świata. Przede wszystkim jest to Polska, a jako że jest to Polska, to osoba, która ma być uosobieniem Ebenezera Scrooge'a, musi mieć jak najbardziej polskie cechy. A kto inny jest bardziej znienawidzony jak postać komornika, czyli wysłannika państwowego, który podobnie jak lichwiarz stara się egzekwować swoje długi. I tak klient po kliencie, dłużnik po dłużniku, owy komornik stara się egzekwować długi i odzyskiwać należności. Jednak komornik, tak samo jak każda inna osoba i każdy inny zawód, musi zachować umiar. Coś, co spowoduje, że nie straci on w pewnym sensie reputacji społecznej i będzie w stanie wciąż funkcjonować. I to zostaje też zauważone przez samych pracodawców komornika, którzy zauważają jego dość mocne odejście od ogólnie rozumianego umiaru i chęć egzekwowania każdej należności, nawet należności, która należałaby do osób, które nie są w stanie jej uregulować. Jak zdrówko? Ty skurwysynu, mówię ci! Panie dyrektorze, nie komplikujmy sprawy. Przepraszam, panie mecenas. I tak, od szpitala zaczynając, a na akordeonie dziecka kończąc, nasz bohater dochodzi do momentu zwrotnego, do momentu, który powoduje, że jego podejście do pracy oraz do tego, jakie usługi świadczy, zostaje zachwiane. I po części jest to oczywiście spowodowane emocjonalnym stosunkiem do jednego z klientów, który okazuje się być powiązany jego dawną miłością. Ale też podociany piłkarz, który wiesza się na barierce kancelarii, który z braku życiowych szans i nieuchronnym więzieniem nie widzi dalszego sensu egzystencji, robiąc tragicznie pod siebie. No ale ktoś mógł teraz spytać, a gdzie kwestia duchowa? Gdzie jest ten duch, który podobnie przychodzi do Ebenezera Scrooge'a i namawiał go do zmiany podejścia, ponieważ jego przyszłość jest niepewna. I w tym przypadku, jako że Falk stara się dość mocno modernizować samą opowieść i jej strukturę, też pojawia się postać ducha, jednak nie w tej specyficznej religijnej formie, jaka jest nam przekazywana przez samego Dickensa. Bo oto mamy do czynienia z postacią, która wciąż istnieje, postacią, która wciąż oddycha, postacią, która wciąż chodzi, lecz jej dni są w pewnym sensie policzone, bo choroba, która drąży jego ciało, powoduje, że jest on na wpół martwym bytem. I choć nie daje on mu tak oczywistych rad, jakie dawał Marley Ezebenerowi, to i tak w jego słowach istnieje pewnego rodzaju przesłanie, które musi zostać odkodowane przez samego bohatera. I choć bohater w pewnym momencie zdaje sobie sprawę i stara się odkupić swoje winy, obdarowując dłużników różnego rodzaju datkami, to i tak konkluzja zostaje nieco bardziej gorzka, bo realia są nieco bardziej gorzkie. Sam bohater zostaje utytłany w łajnie swojego zawodu i w pewnym sensie przegina pałę goryczy, która powoduje, że przechodzi na ciemną stronę mocy bez
możliwości pełnego odkupienia i staje się w pewnym sensie jednym z szeregowych owego zawodu. A ten duch, który starał się go upominać o to, by zmienił nieco podejście do swojego zawodu, i tak odchodzi w niebyt. Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął. Jednak czy komornik tyczy się samego komornika? Podobnie jak w opowieści wigilijnej, tak samo komornik ma pewnego rodzaju szerszy zasięg i stara się komentować nieco szerzej kontekst, w którym się znajduje. A kontekst jest specyficzny, ponieważ w odróżnieniu do XIX-wiecznej Anglii mamy do czynienia z XXI-wieczną Polską, a w tym specyficznym przypadku z Dolnym Śląskiem, który jest bądź co bądź bardzo specyficznym regionem Rzeczpospolitej. Bo podobnie jak z Pomorzem Zachodnim, częścią Wielkopolski, Dolny Śląsk jest ziemią zwróconą. Ziemią, która przez długi czas była częścią osobnego, bogatszego państwa i w pewnym momencie w wyniku wojennej zawieruchy została przekierowana i zwrócona innemu krajowi. Wszystko prawdopodobnie pozostałoby ładnie i pięknie, gdyby nie wdawać się w szczegóły i to, w jaki sposób owe oddawanie ziemi wyglądało. Bo oto mamy do czynienia z pewnego rodzaju grabieżą i złodziejstwem, które ciągnęło się jeszcze przez wiele lat po wojnie, ale też w pewnym sensie miało kontynuację w dalszych dekadach istnienia. I tak od drewnianego zegara, który zostaje w pewnym sensie oddany jednej z dłużniczek. Zdolny człowiek to zrobił. Niemiec jakiś. Ja słyszałem, że syn pani Lenar. No skądże? Z szabru wzięli. Piękne rzeczy tu po Niemcach były. Oj, piękne. Ludzie z Polski to tu całymi ciężarówkami przyjeżdżali. Po zakład produkujący okna, w którym znajdują się maszyny, którym, jak wspomina sam właściciel, zostały po prostu ukradzione. Coś tak się przyzwyczaił do tych maszyn. Lubię je. Sam je kradłem. Naprawdę? Tak, ale to długa historia. Niech pan powiada. Lubię słuchać opowieści ciekawych ludzi. Ale też te filigranowe filiżanki, które stara się kolekcjonować główny bohater, które znowu mają wyraźny niemiecki rodowód. Ale też ten akordeon produkcji niemieckiej, który w pewnym momencie zostaje zarekwirowany przez samego komornika. Zapisz. Akordeon klawiszowy marki Weltmeister. Stan bardzo dobry. Register prawy do wregulowania. To jest prawie cały czas mamy do czynienia z majątkiem o rodowodzie niemieckim. I choć wędruje on z rąk do rąk, to wyklarowuje się poprzez to pewnego rodzaju wizja. Wizja miejsca, które nie jest do końca pewne. Wizja miejsca, które jest w pewnym sensie rozgrabiane i ponownie zawłaszczane, tylko po to, by znów zmienić swojego właściciela. I tak, w pewnym sensie konkludując, komornik, jego konwersja opowieści wigilijnej, w pewnym sensie mówi nam, że na Dolnym Śląsku bez zmian.